nieczynne przejście podziemne w Jastrzębiu-Zdroju na Śląsku. To w nim zostały znalezione zmasakrowane zwłoki. Dopiero po 14 miesiącach udało się je zidentyfikować. Okazało się, że ofiarą jest Stefan Wowra. Mężczyzna mieszkał pół kilometra od tego miejsca. Wracaliśmy z baru w centrum Jastrzębia, był taki bar Aid. I mocno lał deszcz. No i tam były właśnie te podziemia takie, no i stwierdziliśmy, że pójdziemy tamtędy, żeby nie zamoknąć, nie? No i byliśmy tam, bo tam po ciemku było, no i nie pamiętam, czy ja się o coś podkłem, czy kolega. No i zapaliliśmy telefon, no i właśnie ten pan tam leżał. Zajechałem tam z nimi, sam z latarką, nie? No i faktycznie, no człowiek, no. Już myślałem, że jest po prostu jakiś pijany albo co, nie? No ale nie oznawało znak żadnego życia, ruchu. No i zadzwoniliśmy po policję, nie? Już te pierwsze czynności na miejscu zdarzenia pozwoliły na przyjęcie, że mężczyzna musiał zostać z wyjątkową brutalnością pobity. Ciało było zmasakrowane, zwłaszcza okolice głowy i górnej części ciała. Również było częściowo obnażone, co by wskazywało na przede wszystkim działanie sprawców z wyjątkową brutalnością. Tak jak biegły wskazał w opinii o oględzinach zwłok, były to złamania kości czaszki, krwiaki, również złamania żeber. To wszystko świadczy o urazach tempo krawędzistych, takich związanych z kopaniem, kolankowaniem, nawet ze skakaniem po ciele. Pierwsze czynności, właściwie wielomiesięczne, były związane z ustalaniem tożsamości mężczyzny. Było to o tyle utrudnione, że twarz tego człowieka była zmasakrowana, natomiast nie miał on przy sobie żadnych dokumentów, żadnych danych, które by pozwalały na jego identyfikację. 2008 rok, styczeń. No to się stało, bo córka wtedy się miała wesele akurat i tydzień po weselu od córki niby to miało się stać. To jak brat wtedy zniknął? Wie pan, on się zajmował takim handlem z kumplami, czasami handlował takie różne tam węgiel wozili do ludzi. Także jego, no, często go nie było w domu, nie? I tak, no a córce się potem wyśniło, że przyszedł do domu i chciał, żeby mu otworzyła drzwi. A ona się go, normalnie się go boła. Nawet do łazienki się boła iść, nie? Bo jak się jej przyśni. Akurat wtedy poszła na, zgłosiła to na policji. Poszedł na drugi dzień chyba to było, no do tego baru tam na osiedle taki jest. I tam szedł, widocznie stamtąd, bo go tam widzieli, nie? I szedł do domu. Samo miejsce zdarzenia trudno określić, czy jest miejscem, gdzie faktycznie doszło do zdarzenia, czy mężczyzna został tam porzucony. Natomiast biorąc pod uwagę sposób ułożenia ciała, rozbryski krwi, jednak można się przychylić do przyjęcia, że to właśnie w tym przejściu podziemnym doszło do pobicia mężczyzny. On jak szedł, to siebie mruczał, śpiewał tam różne rzeczy, nie? I może się komuś to nie spodobało, i młodzi, jak albo ktoś, no nie wiem, jak to tam było. I tak od słowa do słowa zabili człowieka. Jak są w grupie, to są bardziej odważni, nie? W mojej ocenie i również w ocenie śledczych, którzy prowadzili to postępowanie, może to wskazywać na działanie przynajmniej dwóch osób, jeżeli chodzi o właśnie powstanie tych obrażeń ciała. Bardzo prawdopodobne jest to, że sprawcy mieszkali gdzieś w okolicy. Może ktoś z Państwa coś widział lub wie. Każdemu zapewniamy pełną anonimowość.